18 maja 1866 roku urodził się Tadeusz Rozwadowski. Wspomnę tylko, że przodkowie Tadeusza byli dość intrygującymi postaciami. Ojciec bił się podczas powstania styczniowego jako oficer kawalerii. Dziadek walczył podczas powstania listopadowego. Brakuje tylko, aby pradziadek był brygadierem kościuszkowskim, tworzącym później 8 pułk ułanów księstwa warszawskiego. No właściwie to podobno był. Co można powiedzieć o wykształceniu? Skończył gimnazjum we Lwowie, a następnie trafił do szkoły wojskowej w Chranicach. To podobno na Morawach, czyli gdzieś tu, raczej nie jest to gmina pod Warszawą. Tadeusz musiał być osobą bardzo ambitną, bo bez problemu dostał się w następnym rzucie do Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu, którą ukończył 18 sierpnia 1886 roku, jako podporucznik artylerii. Co ciekawe, jako premiant. Czyli ktoś, kto jest na tyle dobry, że ma prawo wyboru pułku i garnizonu. Jeśli tego nie czujecie, to podpowiem wam, że Polak bardzo rzadko taki zaszczyt uzyskiwał. A było to osiągnięcie, bo oficer mógł wybrać sobie elitarną jednostkę gwarantującą awans. Najlepiej jednostkę w stolicy. Nie stało jednak nic na przeszkodzie, by wybrał rozpadającą się budkę strażniczą lub szałas w lesie, gdzieś tam na głębokiej prowincji. A wyraz awans znajdź ze słownika. Każdy zresztą ma jakieś tam zboczenie. Tadeusz, mając wybór, zadecydował, że jego serce ciągnie go do ziem ojczystych i wybrał pierwszy pułk artylerii w Krakowie. Tak napomknę, że armia austriacka do jednolitych nie należała etnicznie. Nawet obok takiej zbytnio chyba nie stała. Na 1000 żołnierzy 267 to Niemcy, 223 to Węgrzy, 135 to Czesi, 85 to Polacy i tak dalej. Nie dotyczyło to oczywiście kadry oficerskiej, bo to z jakichś dziwnych względów w większości oparta była o ludzi z językiem niemieckim na poziomie ojczystym. W takiej sytuacji naturalnie występowały problemy z komunikacją, bo po niemiecku to nawet proszę brzmi jak wypowiedzenie wojny, a w wydawaniu rozkazów, tak mi się wydaje, nie chodzi o to, żebyśmy tylko my rozumieli, co powiedzieliśmy. Fajnie, aby podwładni też coś tam złapali. Żołnierzy uczono więc języka służbowego, pułkowego, w tym 80 rozkazów, takich jak strzelać, maszerować. Oczywiście dla utrudnienia po niemiecku. Pobyt w Krakowie nie trwał jednak długo, bo okazało się, że Tadeusz posiada wrodzoną zdolność obsługi konia. Połączenie zamiłowania do jazdy konnej i artylerii kończy się przeniesieniem do Jarosławia, czyli artylerii konnej. W międzyczasie przystąpił do egzaminu wstępnego do najtrudniejszej austriackiej szkoły wojskowej, czyli szkoły wojennej w Wiedniu. Egzamin zdał. Zostaje porucznikiem. Gdzie w takiej sytuacji może skończyć Polak, artylerzysta? No oczywiście w brygadzie kawalerii, w Marburgu, Styria, dowodzonej przez generała Eisensteina, jako członek sztabu. W maju 894 roku kolejny awans, tym razem na kapitana. I w gratisie przeniesienie do sztabu dywizji piechoty w Budapeszcie. Tak na marginesie, wojska Austro-Węgier dzieliły się na trzy grupy liniowe. Wspólne dla całego kraju, to one miały wgniatać wroga w ziemię. Druga grupa to austriacka obrona krajowa i węgierski honwet. Trzecia to jednostki pospolitego ruszenia, czyli formacja dla zapchania dziur. W 1914 roku stan pokojowy wojska to jakieś 450 tysięcy ludzi. Kolejny etap kariery trzeba uznać za dość ważny i dość długi. Tadeusz zostaje przeniesiony do Bukaresztu i mianowany attaché wojskowym przy poselstwie austriackim. Dla Wiednia Rumunia była ważnym partnerem ze względu na wpływy na Bałkanach. Więc raczej byle kogo nie posłaliby, a na pewno nie na pełne 11 lat. Król rumuński Karol I miał podobno wyrazić kilkukrotnie zdanie w kierunku cesarza Franciszka Józefa, aby Rozwadowskiego, bo dobry chłop, nie przenosił z Bukaresztu. Tadeusz zdaje kolejny egzamin, tym razem na oficera sztabowego. Uzyskuje stopień majora, a w roku 1905 stopień podpułkownika. Szef sztabu generalnego hrabia Friedrich Beck napisał na dyplomie Rozwadowskiego: Der Erste unter allen. Nie bójcie się, Beck przeżył te słowa. Nie było pojedynku, bo po ludzku znaczy to pierwszy między wszystkimi. W 1907 wraca do kraju z przydziałem do artylerii polowej, a następnie obejmuje dowództwo 31 pułku artylerii polowej w Stanisławowie. Przyszły bohater wojny z bolszewikami posiadał rozliczne walory, m.in. z mechaniki. Wynalazł taki prosty,
armatni aparat celowniczy. Taki dżinks, który poprawia celowność. Z gdzieś tam niech spadnie pocisk i zrobi bum, na niech trafi w coś ważnego. Oraz granat shrapnel, czyli pocisk, którego działanie sprowadza się do tego, że eksploduje dwa razy. Najpierw w powietrzu, rozcinając ciała wrogich żołnierzy shrapnelami, takimi małymi kulkami, a następnie przód pocisku dobija w sposób już dość standardowy tych, którzy pozostali jeszcze żywi. W kwietniu 1913 roku zostaje mianowany dowódcą 1 Brygady Artylerii Polnej, a w maju uzyskuje stopień generała majora. I tak dochodzimy do wybuchu Wielkiej Wojny. Na czele 1 Brygady Artylerii Polowej, wchodzącej w skład 12 Dywizji Piechoty, która wchodzi w skład 1 Armii dowodzonej przez generała Dunkla, ruszył w bój. W planach 1 Armia miała uderzyć w kierunku Kraśnika i Lublina. Czyli bardzo ambitne zadanie. Jeśli ktoś kiedyś był w Lublinie, to potwierdzi. Około 23 sierpnia 1914 roku doszło do pierwszej prawdziwej bitwy, ale rozumiecie, takiej prawdziwej, że jest więcej niż dwóch żołnierzy. Bitwa pod Annopolem. Powiem tyle. Na rozkaz Rozwadowskiego setki, dosłownie setki pocisków zaorało okolice. Od kurzu można było dostać pylicy, ale je niemal utworzyły napis. Skończycie jak dinozaury, które jak wiadomo pospadały z płaskiej ziemi po uderzeniu meteorytu. Tak czy siak wojska carskie zrozumiały przekaz. 12 Dywizja Piechoty z małymi stratami zdobywa umocnienia przeciwnika. 4 Armia Rosyjska zmuszona jest do szybkiej ewakuacji w stronę Lublina. Ale może o tym, co było dalej, to kiedyś indziej. O ile będziecie chcieli. Pozdrawiam was, bracia i siostry. Cześć!